kościele świętego Józefa w Czarnem miał miejsce sakrament bierzmowania, zwany też sakramentem dojrzałości. Dar Ducha Świętego przyjmowano w obecności księdza biskupa polowego Wojska Polskiego, generała Józefa Kostka. Ci młodzi rycerze Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej zobowiążą się do szerzenia wiary słowem i przykładem własnego życia w czasach trakach trudnych i wymagających od każdego z nas dawania autentycznego świadectwa wiary poprzez swoją postawę. Ekscelencjo księży biskupie, prosimy, aby ksiądz biskup raczył przewodniczyć dzisiejszej Eucharystii i udzielił zgromadzonej tu młodzieży sakramentu bierzmowania. Prosimy o modlitwę intencji kandydatów do bierzmowania i rodziców świadków. Bardzo gorąco prosimy, aby ksiądz biskup objął swoją modlitewną pamięcią także całą naszą wspólną parafialną. Bardzo dziękuję za słowa życzliwego powitania w tej pięknej świątyni, która dzisiaj staje się wieczernikiem zesłania Ducha Świętego. Dziękuję za słowa skierowane przez przedstawicieli rodziców młodzieży mających przystąpić do sakramentu bierzmowania. Słowa wyjaśniające to jakże ważne wydarzenie. Dziękuję księdzu proboszczowi za słowa życzliwego powitania. I tak jak powiedział, modlitwą, miłością obejmujemy wszyscy, w sposób szczególny młodzież. Droga młodzieży, wy jesteście dziś najważniejsi. Bo to wy dokonujecie niezwykle ważnego wyboru. To nie jest tylko ceremonia zewnętrzna. To jest niezwykle ważna decyzja. Byliście tylko uczniami Chrystusa. Dziś zostaniecie Jego świadkami. Cieszę się, że na tej uroczystości oprócz księży są dowódcy. To bardzo ważny znak, że są włodarze miasta, że są właśnie rodzice, świadkowie, przyjaciele. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty, nasza Matka Duchowa prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu wierzmowania zgromadzonej tu młodzieży rzymskokatolickiej parafii Bezpokocyjnej pod wezwaniem w niego wzięcia Najświętszej Maryi Panny Czarnej. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwy. Przez cały październik spotykali się na wspólnej modlitwie różańcowej, brali udział w małżeństwach drogi krzyżowej, gorzkich żali, przystępowali co miesięcznej spowiedzi, wzięli udział adwentowym czuwaniu młodych, jako postęp czuwaniu młodych, a także w
katechezy, jak i spotkanie młodzieży z Szatuszu. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen. Chrystus mówi dzisiaj po raz drugi: pójdźcie za mną, bądź moim świadkiem. To pierwsze pójdź za mną było w godzinie chrztu. Weszliście do szkoły Jezusa, a dzisiaj jest to drugie: pójdźcie za mną. Dojrzałe, świadome. Podkreślę, że gdyby ktokolwiek z was czuł się przymuszony, to niech nie podchodzi do tego, bo to nie ma sensu. Musi to być świadome i wolne. Panie, bardziej aniżeli dotychczas, będę twoim świadkiem. Będę tym, który pójdzie w świat z odwagą i mądrością. Będę żył według Ewangelii, będę ją poznawał. A jeśli zajdzie taka potrzeba, stanę w jej obronie. Moi drodzy, taka jest rzeczywistość tego dzisiejszego wydarzenia. Tu nie chodzi o kartę, tu nie chodzi o zaliczenie, żeby nie mieć później kłopotu. To byłoby bardzo płytkie. Słowo kluczowe, które chciałbym, byście zapamiętali z dzisiejszej liturgii, to jest to słowo przełom. To jest przełom w waszym życiu. To jest to bardziej chcę być chrześcijaninem, aniżeli dotychczas. Droga młodzieży, powstańcie teraz. Ponieważ po pierwsze pójdź za mną, usłyszeli wasi rodzice, to oni poprosili o wasz chrzest. Ale dziś, w godzinie wierzchowania, odnowimy nam to przyrzeczenie. Pytam więc każdego z was, czy wyrzekasz się szatana wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzekasz się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pokrzywanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzchowania, tak jak apostołowie otrzymali to od dzień pięćdziesiątnicy? Wierzę. Czy wierzysz w Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, z której wyznawanie jest naszą próbą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Lewici, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu. Ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich Duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Stają przed nami wielkie zadania. Ufając jednak w
pomoc Ducha Świętego, przyjmujemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością. Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy nabrali odwagi i wyszli z wieczernika, głosząc światu wielkie dzieła Boże. Za chwilę i my opuścimy nasz wieczernik. Pragniemy bez strachu i zażenowania świadczyć, że Bóg jest Ojcem i pragnie naszego szczęścia. W imieniu swoim i wszystkich, którzy dzisiaj przez Twoją posługę otrzymali sakrament wierzmowania, pragniemy podziękować Jego Ekscelencji za przybycie do naszej parafii, za wygłoszone słowo pełne troski o nas i naszą przyszłość, a szczególnie dziękujemy za udzielenie nam sakramentu Ducha Świętego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejsze doświadczenie, za spotkanie w jednostkach. No i gratuluję wspaniałego przygotowania młodzieży, bo uśmiech na twarzy świadczy o tym, że przeżywali to pozytywnie.
Chciałem jeszcze jedno słowo wdzięczności skierować w stronę księdza proboszcza. Same dobre informacje do mnie, do Warszawy dochodzą. I to nawet od miejscowego episkopatu. Miło mi to słyszeć, ale księże Włodzimierzu, wiadomo, że takie dobre słowa są równocześnie zobowiązaniem. I bardzo dziękuję całej wspólnocie parafialnej. No, przychodząc tutaj, przyjeżdżając, ta piękna droga, która tu prowadzi do kościoła, wiele rzeczy odnowionych, to świadczy o tym, że miłujecie to miejsce, że ono jest dla was ważne. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Życzę miłego świętowania w gronie rodzinnym i szczęść Boże i